killing floor. Witam was ponownie w grze Far Cry 5. Ja jestem Sarge i zanim wyruszymy w dalszą drogę, aby wykonać jakieś nowe zadanie i zwiedzić kolejne lokacje, to chciałem jeszcze zaktualizować sobie swoje uzbrojenie. Myślę, że pora na kolejne zmiany. Troszkę pieniędzy znowu odłożyliśmy, więc możemy je sobie nieco wydać. Po pierwsze, jeszcze tutaj jedna ciekawa broń do walki wręcz. Plask. To wiosło idealne dla ludzi, którzy lubią, gdy siane przez nich zniszczenie ma odrobinę kreskówkowy wymiar. Myślę, że to będzie fajna broń towarzysząca tej tutaj. Więc możemy sobie ją wybrać. $3600 za coś takiego. To jest dopiero niezwykłe. I weźmiemy zamiast kija aluminiowego. Dobra. Lecimy dalej, bo to oczywiście nie wszystko. Chciałem też sobie zamiast pistoletu tym razem wziąć tutaj strzelbę D2, pożeracz grzechów. Jest to strzelba, która mi się odblokowała po którejś misji. Jest to taka bardziej niezwykła odmiana tej strzelby. To jest dokładnie to samo, a tutaj mamy to za darmo, ale jeszcze nie miałem okazji tego przetestować. Więc to było na tyle, jeśli chodzi o strzelbę. A poza tym chciałem też wykupić sobie pistolet maszynowy MP40. Będziemy mieli troszkę przeniesienie się do czasów II wojny światowej, bo jest to znany pistolet maszynowy z tamtego okresu. A zatem bierzemy i wezmę zamiast strzelby. Teraz pytanie, czy chcę jeszcze zmieniać ewentualnie tutaj wygląd? Może nie, bo chcę jednak, żeby to było jak najbardziej klasycznie. Chociaż może nie do końca, bo mimo wszystko na przykład celownik to ją sobie zamontował, prawdę mówiąc, a przydałoby się coś takiego zdecydowanie. Więc dobra, niech będzie ten. Bez tłumika, ale z powiększonym magazynkiem. Tak jest, czyli to już jest założone. I teraz jeszcze, czy chciałem coś więcej? Tutaj myślę, że weźmiemy sobie współczesną wersję AK-47, czyli AKM, używana w wielu armiach, bojówkach i radykalnych grupach na całym świecie. Bierzemy, nie będzie dużej jej odmiany, ale zawsze mimo wszystko coś nowego. I tutaj czy chcę jeszcze jakąś skórkę sobie dodać? A weźmy coś takiego, tygrysi ogon. No i niech będzie również celownik kolimatorowy. Ja tutaj tych innych, dających jakieś przybliżenie, oczywiście nie wybieram, bo to nie ma sensu do takiego karabinu. Ale celownik kolimatorowy jak najbardziej. No i powiększony magazynek. Nie chcę tłumika, taka broń niech będzie do otwartej wymiany ognia, a nie do skradania się. I to było na tyle. Dość mocno sobie to zmodyfikowaliśmy. I tu jeszcze wam chciałem pokazać ten nowy strój, który ostatnio odblokowałem za kolejną misję kaskaderską klacza Nixona, tak się chyba on nazywał. Więc tak teraz mój bohater będzie wyglądać. Przede wszystkim będzie to widać na podstawie rąk, bo da się zobaczyć rzeczywiście te rękawiczki. No i mamy rzeczywiście moje nowe rodzaje broni. Faktycznie ten celownik trochę uwspółcześnia MP40, no ale myślę, że lepiej się będzie dzięki temu celować. No i do tego broń boczna D2. Już się nie mogę doczekać, żeby móc to wykorzystać, ale na razie idziemy sobie tutaj, bo widziałem, że mamy ołtarz. Oprócz tego są lokacje jeszcze niezwiedzone, a później bym chciał się wybrać nieco bardziej na północ, na przykład w te rejony. Tutaj mamy też jedną lokację i sklep wędkarski, gdzie czeka nas kolejne zadanie. Więc taki jest plan, zobaczymy, czy to się uda. Czy starczy nam czasu na wszystko. Okej, tutaj poproszę oczywiście, żeby stworzyło więcej tej szybkości. I uwaga! Mieliśmy okazję przetestować sobie strzelbę właśnie przed chwilą. No tutaj oczywiście po dwóch strzałach od razu trzeba ją przeładować, więc to jest zawsze spora wada w przypadku takich dwururek. No ale tak jak mówiłem, zawsze jakaś odmiana się
przyda, jeśli chodzi o uzbrojenie, z którego korzystam. Tutaj do tego ołtarzyka jest już naprawdę niedaleko. Podejrzewam, że ktoś będzie tego pilnował pewnie. Zdecydowanie tak. Za chwilę załatwimy kolesi. Tu jest jeszcze jakieś zwierzę chyba. A proszę. I nawet zaatakuje. Dobra. A ten skunks to jest zawsze irytujący, ale udało się go łatwo załatwić. No dobra, w takim razie zniszczmy za momencik ten ołtarz jeszcze. Z tej strony weźmy sobie MP40. Ale piesku, odejdź. Nie chcę, żeby ci się stała krzywda. No i proszę bardzo. Połowa ołtarzy na razie zniszczona, 8 na 16. Teraz ruszamy dalej. Do tej miejscówki mamy jakiś tunel. To mnie ciekawi. Teraz pytanie, czy ja tutaj dam radę przylecieć. Chyba się uda nawet. Rewelacja. Polecimy sobie tam jak najbliżej. Bardzo szybko się dzięki temu przemieścimy i będziemy praktycznie na miejscu. Dobra. Z tej strony rzeczywiście jest wejście, czy nie za bardzo? Bo gdzie tu miałby być jakiś tunel? Tak szczerze mówiąc. Chyba tutaj będzie, co? Tylko boję się zeskakiwać na razie. Nie no, chyba muszę tam zejść, no bo nie wyświetla mi tego terenu jako oznaczonego. Pokazuje mi niby tutaj. Trochę jest to mylące. No ale patrzcie, ja tutaj żadnego tunelu nie widzę. Problem jest taki. Nie, to jest zdecydowanie wcześniej. Ten znacznik jest faktycznie mylący bardzo. A tutaj mamy przecież ulicę. No właśnie. Podobny pewnie tunel jak ten, gdzie znalazłem klasyczną wersję wyrzutni rakiet z poprzednich części. No, mocno to przypomina. Tutaj raczej takich smaczków nie będzie, bo z tego co mi pisaliście, to tamta lokacja była chyba jedyną, gdzie można to znaleźć. Ale tutaj magazyn talentów udało się zebrać, więc też było warto się w to miejsce dostać. Poza tym, jak widać, to jeszcze nie wszystko. Akurat śrubki mi się chyba już nie przydadzą tutaj. Mam wszystko wytworzone. Czyli nic więcej nie znajdziemy. Rzeczywiście przejście zablokowane. Dobra, w takim razie ruszamy dalej. To jest następna miejscówka. Ale patrzcie, tutaj mamy dwa groby. Ciekawe. Swoją drogą miałem tam do wyboru broń do walki wręcz i mi się przypomniało, że jeszcze nie sprawdzałem tej broni, jak wygląda. Fajnie się to prezentuje właśnie. Przede wszystkim. Okej, już myślałem, że ten łoś nie padnie, ale udało się. Zapolowaliśmy. I dobra, lecimy dalej w takim razie. Teraz w tym kierunku. Kopalnia Pum. Ciekawe. Czyżbyśmy mieli tam rzeczywiście więcej pum znaleźć? Kto wie. A tutaj też mamy łosia. Wow, i tu jest więcej zwierząt jeszcze. Ale na łosiu się skupię może. Mamy tę broń. O, tutaj dużo większa siła ognia. Tamtych już nie pokonam raczej. Ale mniejsza z tym. Lecimy do celu. To już jest całkiem niedaleko. Słyszałem przed chwilą, że ktoś tutaj jedzie i rzeczywiście nie myliłem się. Ale teraz to już pamiętajmy, że mamy tutaj głównie cywili. Jest faktycznie kopalnia Pum. O, już skóry nawet nie zabiorę. To ciekawe. To już zdobyłem wystarczającą ilość? Że mam tego pełno. Z tobą za bardzo widzę, nie pogadam raczej. Tu mamy jednego z aniołów. Łódką się na razie nie wybieram. Ale wygląda na to, że
Wiele więcej to ja chyba tutaj jednak nie znajdę. Liczyłem, że może będzie jakieś zejście. Chociaż przeszukajmy to. Biuletyn Zipa. No, to też warto przeczytać, bo już go przecież spotkaliśmy. No i mamy magazyn talentów, więc jednak zdecydowanie było warto tutaj zajrzeć. I to oznacza, że chyba już starczy mi punktów, żeby sobie odblokować jedną fajną umiejętność. Torba na amunicję taktyczną, czyli więcej miejsca na amunicję do pistoletów maszynowych i strzelby. Dobra. Teraz właśnie przede wszystkim zbieram punkty na te większe torby na amunicję, no bo tak naprawdę większość różnych umiejętności, co chciałem, to już zdobyłem właściwie wszystkie. Teraz to już tak naprawdę jest tylko problem bogactwa, że ja tych umiejętności, tych punktów zdobywam coraz to więcej. One mi aż tak bardzo nie są potrzebne. W sensie te, no w sumie punkty też, ale umiejętności. No ale i tak oczywiście będziemy je odblokowywać, jak tylko jest taka możliwość. Jedziemy dalej, ale nie aż tak daleko. Ostatnio zauważyłem, że mam problem z łącznością pada, bo konsola jest za meblami. Troszkę tak ukryta w porównaniu do tego, gdzie ja siedzę. I czasem pad nie ma idealnego połączenia. Na przykład teraz, kurczę, nie mogę w ogóle skręcać. Dobra, mam nadzieję, że już będzie ok do końca odcinka. A zatem będzie w tamtą stronę. Wypadało właśnie zabrać sobie autko, skoro mieliśmy zaraz obok. Możemy bardzo szybko tutaj dojechać. Kopalnia Deer Tiger. Chyba wejdę z tej strony raczej. Choć właściwie my możemy sobie ułatwić drogę. Tak mi się wydaje. Tak jest. Co tam szukać wejścia, skoro możemy sobie sami takie wejście utworzyć? Wejdę na górę, bo widzę, że coś tutaj jest. Może nic bardzo istotnego, ale lepiej sprawdzić. Okej, jest dynamit. Bardzo fajnie. I teraz czy coś dalej ewentualnie? Zlećmy lepiej spadochronem. I rozejrzę się również tutaj. Pewnie na coś natrafię. Ale coraz częściej właśnie mam taki moment, że jest wszystkiego na maksa w moim ekwipunku i nie mogę niczego więcej zebrać. Ale też już nic na to nie poradzę. To co zdobywam, to zdobywam. Mamy pumę. Patrzcie, kto wygra. Peaches oczywiście. No proszę. Ciekawie to było zobaczyć, bo jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, jak Peaches sprawdzi się inną, znaczy w starciu z inną pumą. Tam co się dzieje, kurde. To jeszcze jedynie tutaj bym zajrzał, bo to miejsce mi wygląda podejrzanie, to znaczy podejrzanie o tyle, że zdziwiłbym się, gdyby tam nic nie było. Tutaj na przykład mamy notatkę kultu. I też coś o Faith widziałem. Jeśli ktoś przyjdzie i poprosi o kilka beczek, najpierw należy spytać Faith. Tutaj wejścia nie ma. I widzicie, tutaj też pełno, jeśli chodzi o mój ekwipunek. Z tej strony jeszcze widzę, ale też pełno. Dobra, czy opłaca się wchodzić tutaj? To jest pytanie. I czy da radę z której strony wejść? Na pewno tędy. I teraz jakby spróbować tą stroną. Nie mogę, naprawdę? Czekajcie, spróbuję tak. A, bo tamtędy też sobie normalnie Peaches weszła. Ale widzicie sami, że raczej nic ciekawego tutaj nie znajdę. Liczyłem ponownie ewentualnie na jakiś magazyn talentów, ale skoro tutaj takowego nie ma, to trudno. Jest za to trochę gotówki i jeszcze skrzynia. No dobra, to powiedzmy, że chociaż dlatego było warto. Znowu oczywiście boomer na zdjęciu. No i co, spadamy? Myślę, że tutaj to będzie wszystko, co chciałem zwiedzić. Tak więc ja przeniosę się teraz tutaj bardziej na północ do domu Barlowów. Oczywiście chciałem sobie skorzystać z desantu powietrznego. Mamy kombinezon do szybowania, więc możemy tutaj
od razu dolecieć sobie do okolicznej miejscówki, której jeszcze nie odkryłem do tej pory. Bardzo ładnie. Wylądujemy sobie bezpiecznie i mamy tutaj saloon. Klimaty dzikiego zachodu od razu się przypominają. No proszę. Holy Hawk. Wejdźmy do środka i zobaczmy, czy jest tutaj coś ciekawego. Możemy zabrać znowu gotówki trochę. Podobnie nie ma tego nagrania z udziałem Faith i szeryfa. Ale amunicję możemy sobie przynajmniej uzupełnić. Salon jest kompletnie opustoszały. SOS. Na marinie piękna pani jest w niebezpieczeństwie. A, ocal Adelaide. No ja już to zrobiłem. A w ogóle to jestem Xander. Pomóż i mnie, proszę. Ej, to nie wiem, czy to nie jest ten gość, który ma dla nas zadanie fabularne. Tak, Xander Flynn. No dobra. Prędzej czy później też to zrobimy i to całkiem pewnie niedługo, bo już wiele misji tutaj nie zostało w tym regionie Faith. Już niedługo będziemy mieli wszystkie zaliczone. No, przynajmniej nie licząc tych znajdźkowych misji, no bo one i tak są do wykonania dopiero jak całą mapkę będę miał zwiedzoną, bo też w pozostałych regionach są do znalezienia różne przedmioty. No ale dobra, tutaj to będzie wszystko, więc ruszamy dalej. Już tutaj do tego sklepu wędkarskiego i zabiorę sobie jakiś pojazd. Jeden z tych już wykupionych przeze mnie. Sprzedam też łupy. Prawie 2000 za różne skóry. I zerkając do garażu, może weźmy sobie tym razem jeden z tych pojazdów rekreacyjnych, czy nie? Już sam nie wiem. Chyba jeszcze z tego nie korzystałem. Tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że dostałem to po jakiejś misji, a jeszcze właśnie nie miałem okazji się przejechać, więc teraz nadrobimy zaległości. Bardzo chętnie wypróbuję. Dojedziemy sobie na miejsce. Też, kurczę, cały czas myślę o tym, żeby zrezygnować na razie ewentualnie z Pumy Peaches i zabrać ze sobą Adelaide. A tu uwaga! Jasny glin. Mieliśmy oba łosie. Chciałem przy okazji zgarnąć jakąś skórę. On pewnie jeszcze wstanie, podejrzewam. Ale skóra łosia jest nadal w cenie, więc poprosimy. A swoją drogą zobaczmy. Przynęta na anioły. Zobaczmy tutaj akurat jaki drapieżnik wyskoczy. Wow, tym razem niedźwiedź. I nawet Peaches się rzuciła do ataku. Dobra, i w tym momencie możemy też zabrać przynętę od łosia. A tutaj co się kurde wydarzyło? Zaczęli nasi strzelać? Chyba raczej do tego niedźwiedzia, podejrzewam. Więc dobra, nie widzę tutaj żadnych przeciwników, tak więc ruszam dalej. Tylko z drogi, ludzie, bo nie chcę was porozjeżdżać. Ktoś tu jednak jeszcze jest. Ale dobra, myślę, że sobie nasi poradzą. Są naprawdę w dużej grupie. Spokojnie. A tutaj chciałem właśnie sobie się zatrzymać. Może opuszczę pojazd, bo mógłbym go i tak tutaj zniszczyć, zjeżdżając na dół. Jest tutaj niejaka Sherry. Chętnie ją poznam i zobaczę, co ciekawego będzie miała do powiedzenia. Jaką misję będziemy mieli u niej do wykonania. Sherry Woodhouse. A co my tu mamy? Patrzcie. Zaginiona Peaches. Widzę, że... Już nie pamiętam imienia tamtej babki, ale ona zostawiła takie ogłoszenie tutaj. Do tego ulotka z prośbą o pomoc. Jeśli dostrzeżesz ogromny drewniany krzyż nieopodal Silver Lake, rozejrzyj się wokół niego i poszukaj wskazania kierunku. O, beczka whisky. To też słyszałem o tym. Więcej informacji udzieli Sherry. A dobra, czyli Sherry to będzie ta osoba, która mi zleci kolejne zadanie znajdźkowe. Właśnie wiem, że jeszcze też beczki whisky będziemy zdobywać. Mamy też te figurki cheeseburgera i chyba jeszcze jakiś element właśnie znajdźkowy, więc to będzie najprawdopodobniej jedna z takich misji,
To dobrze, bo dzięki temu będę mógł sobie wykupić kolejną mapkę. Are you here about the job? So, here's the deal. In the days of way back, my family ran a distillery. They made the best damn drink you've ever tasted. McKellen 57. But the place went bankrupt and everything vanished. Except, I found my great-grandpa's journal, and it says they were aging the whiskey underwater all over the county. There's barrels that were never found. I've been tracking them down for years. I'll pay you a finder's fee if you bring me all of them. I'm pretty sure there's one in the lake out back. There's a marker just east of here. No proszę. Odkryto nowy obiekt. Jest beczka whisky gdzieś właśnie niedaleko. Rzeczywiście. Czy to nie jest już przypadkiem w ogóle na obrzeżach tego regionu? Tak. Jeszcze kawałek i bym opuścił ten teren. Faith is more evil, more cruel, and more nasty than our so-called brothers. No ale Faith już nie będzie nam przeszkadzać. W ogóle ta historia, którą Faith opowiadała, też czytałem wasze komentarze. Nie wszyscy z was wierzą w to, co ona powiedziała, że była tak naprawdę ofiarą Josepha, który szprycował ją narkotykami. Niektórzy z was twierdzą, że Faith nawet tuż przed śmiercią chciała nas zmanipulować i tylko zmyśliła te słowa. No to też oczywiście ciekawe podejście. Nie wiadomo nigdy, czy można ufać nawet tuż przed śmiercią takiej osobie. Chociaż ja... No mi się jakoś jej szkoda zrobiło, kiedy pomyślałem, że to mogła być prawda. Dobra, czyli tutaj to będzie wszystko, ale chętnie zbiorę sobie tę beczkę i zobaczę, jak to konkretnie wygląda. Czyli tutaj mamy ją jakoś pod wodą najwyraźniej. Nie wiem, w końcu ja sobie to oznaczyłem, czy nie? Chyba nie, więc teraz to zrobię. I po prostu tam pobiegniemy. Tak, jest to zdecydowanie pod wodą, więc bierzemy jeszcze sobie szybkość. A tutaj jakieś ptaki, ale niech uciekają, nie będę ich teraz zestrzeliwał. Jeszcze tam się chciałem dostać, bo też mamy jakąś miejscówkę wciąż na terenie regionu Faith. O, tutaj mamy w ogóle krzyż. A to nie było przypadkiem o tym krzyżu właśnie? Tam w tym ogłoszeniu. Już teraz nie kojarzę, jak dokładnie było opisane. No ale mniejsza. Ja tutaj na razie chcę sobie zanurkować i przynajmniej jedną beczkę w tym odcinku zebrać. Proszę bardzo. Tutaj jest rzeczywiście ukryte. Muszę się tylko pospieszyć, bo nie wytrzymam zbyt długo. Ojejku, jejku, nie zdążę chyba. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, i spadamy. O mój Boże, nie wyjdę teraz stąd. Szybciej tędy. Dobra, na szczęście się udało. No ale to dopiero jedna z 15 beczek. Pozostałe są zarówno w regionie Faith, jak i w regionie Jacoba, a także Johna. Tak więc wszystko jeszcze dopiero przed nami. Ja podejdę sobie tutaj. Mamy pole biwakowe Silver Lake. Też to chętnie sprawdzę. No w tym odcinku nie przyszło nam za bardzo spotkać jakichś przeciwników, ale i na to przyjdzie pora. Akurat mieliśmy więcej typowej eksploracji i zadanie akurat trafiło nam się znajdźkowe, więc tym będę się zajmował tak naprawdę przez całą grę. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Jasny gwint. Są zwierzęta atakowane. Wow, 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 kurde, zaraz mnie zabije ten niedźwiedź. Ale ja byłem szybszy w ostateczności. No dobra, to są nasi, tylko że nadal tutaj celowali chyba jeszcze do tego niedźwiedzia, ale ten już uciekł. Jest rzeczywiście to pole biwakowe. Zabiorę sobie ich torby. Ciekaw jestem, czy mają może jakiś magazyn talentów, ale z tego co widzę, to nie za bardzo, jak sami tutaj możecie zauważyć. No, niczego więcej raczej tutaj nie zobaczymy.
Więc to jest najbardziej wysunięty punkt. To znaczy, tu jest właściwie najbardziej wysunięty punkt na północ, jeśli chodzi o region Faith, ale patrząc na tą stronę, to po przekroczeniu tego mostu już dostalibyśmy się na teren Jacoba. Tam wybierzemy się dopiero, jak wykonamy jeszcze pozostałe misje. I 8 ołtarzy do zniszczenia, więc naprawdę już jest blisko. Ten odcinek jest też nieco krótszy niż niektóre materiały z Far Cry'a na kanale. Postaram się, aby następny był już trochę dłuższy, tak więc oczekujcie. A na razie to tyle z mojej strony. Do usłyszenia.